Cześć. Słuchajcie, jest sobota, jest przed 12 i ja robię teraz to nagranie. To jest takie spontaniczna reakcja na pewną sprawę. Także będzie słychać prawdopodobnie dzieci, szczególnie Tymona, który gdzieś tam na schodach szaleje. Ale jest sprawa, która po prostu wymaga mojego zaangażowania, ponieważ będziemy mówić o tej dziewczynie. Będziemy mówić o tej dziewczynie. I teraz Wam powiem, o co dokładnie chodzi. Ta śliczna dziewczyna ma na imię Klaudia, jest w moim wieku. I dzisiaj trafiłam na jej post na Facebooku z prośbą. I wiecie co, tak mnie ta sytuacja zaskoczyła, że nawet nie wiem, jak mam zacząć. W każdym razie, Klaudia to jest osoba, która uczy mnie życia swoimi historiami. Ona o tym nie wie, pewnie teraz się o tym dowie, ale słuchajcie, wiele lat temu my chodziłyśmy razem do gimnazjum. To była dziewczyna wówczas bardzo popularna w klasie, bardzo ładna. Wszystko było super. To była druga klasa gimnazjum, tak? Przyszliśmy po wakacjach. Klaudia wyszła na środek klasy i opowiedziała nam historię. Ja całkowicie zmieniłam o niej zdanie. Oczywiście, no bo wiecie, jak się myśli o popularnych dziewczynach, nie? Że one są lepsze, fajniejsze i trochę się nie pała do nich sympatią. I jej historia wtedy nauczyła mnie czegoś na całe, dosłownie na całe życie. Tak jak mówię, ona tego nie wie. Ale to jest jedna z tych historii, które... jedna z tych historii, które zostają z nami do końca życia. I tymi wartościami, które mi wtedy przekazała tą swoją historią, kieruję się do dzisiaj i zamierzam nie przestawać. I dzisiaj trafiłam na kolejną historię Klaudii, która znowu mnie nauczyła pewnych rzeczy i potwierdziła te, które już wiedziałam do tej pory. To znaczy, do tej pory myślałam, że Klaudia już nie ma problemów. A wtedy w gimnazjum to był bardzo poważny problem, bardzo. To było moje pierwsze zderzenie z tym problemem w moim życiu realnym. I jestem bardzo wrażliwa na ten temat. I ja myślałam, że problem znikł. No i on prawdopodobnie znikł, ale pojawił się inny. Przepraszam, to wideo będzie takie, jakie jest. Nic tu nie będę cięła, chyba że mi tu jakiś dzieciak po prostu wparuje. Ale chcę powiedzieć to, co myślę, nie? Ja tutaj klikam, żeby mi się monitor nie przyciemnił, bo go jeszcze będę używać. No i dobra, ja już dochodzę do rzeczy. Chodzi o to, że Klaudia, ja o tym nie wiedziałam. Tak jak mówię, no dziewczyna podróżuje po świecie, wygląda pięknie, właśnie została psychologiem, rozumiecie, zaczęła swoją własną praktykę lekarską, no psychologiczną, no, czyli tym samym lekarską, nie? Dobra, nie wchodząc w szczegóły, ja naprawdę myślałam, że u niej jest wszystko okej, nie? No i dzisiaj właśnie ta wiadomość, ja Wam pokażę. Bo tak po prostu będzie łatwiej niż, wiecie, zmieniać, znaczy wklejać zdjęcia do vloga. Teraz tak, zobaczcie, jaka ładna dziewczyna. No i ona się boryka, idź. Daj mi wszystko, teraz będzie wyskakiwać. Ja podaję nazwisko, bo będę i tak podawała dane do zbiórki, więc tu nie jest żadne łamanie danych, bo zbiórka będzie udostępniona u mnie tutaj, więc imię i nazwisko Klaudii, myślę, tutaj nie stwarza żadnego problemu. Tu chodzi o endometriozę i
Edenomiozę. I ja pierwszy raz, bo endometrioza, o tym mamy ostatnio głośno, na szczęście, bo to jest paskudna choroba. Ja jej nie doświadczam, ale no, trochę wiem na jej temat. Natomiast edenomioza, nie wiem, co to jest za choroba. I teraz tak. Chodzi o to, że zobaczcie, gdzie to jest. Gdzie to jest? Aha, tutaj. Tutaj. Potrzeba zebrać 62 tysiące. No nie powiem, zbiórka postępuje, ale wiecie, żeby ona postępowała, trzeba zaangażowanych. I teraz tak, tu jest już prawie 2,5 tysiąca zebrane, ale czasu jest niewiele. Ale czasu jest niewiele, bo na 19 listopada chyba. No, czekajcie się, zaraz tutaj. To było gdzieś tu na dole, pamiętam. Gdzie to jest? Na 19 listopada tego roku jest przewidziana operacja, która jest operacją. No, ona jest teraz w pewnym zagrożeniu życia, więc to jest operacja, uważam, ratująca życie. Słuchajcie, tutaj się jeszcze dogrywam, więc Wam to tutaj wkleję gdzieś w odpowiednim momencie, gdzie to będzie pasować, ale jeszcze jest bardzo ważna sprawa. Chodzi o lekarzy, którzy po prostu tą sprawę tak spaścili, to się często zdarza, nie? Ciągle gdzieś widzę, słyszę, czytam, że lekarze spaścili sprawy. I jak z jednej strony bardzo doceniam lekarzy za to, co dla nas robią, że nam ratują życie, poprawiają nam zdrowie, po prostu mają taką wiedzę w głowie, tak, niestety są też tacy lekarze, którzy mają wszystko gdzieś, którzy bagatelizują pewne problemy albo w ogóle nie wiedzą, w jaką stronę pójść. No jeszcze inaczej, jak nie wiedzą, w jaką stronę pójść, ale szukają odpowiedzi, ale tacy, którzy wysyłają, wiecie, nafaszerowanego lekami pacjenta przed szpital, bo ty możesz iść do domu, a tutaj, wiecie, się dzieje w organizmie po prostu wojna totalna i człowiek ledwo żyje, to się denerwuje bardzo, bo tutaj właśnie były takie sytuacje, gdzie lekarze odsyłali od jednego do drugiego miejsca, wielu z nich bagatelizowało te sprawy, dużo pieniędzy poszło na prywatną praktykę lekarską i to oczywiście nie szło tak gładko, bo to nie jest sytuacja, Klaudia zachorowała i Klaudia zaraz będzie miała operację. To trwało parę lat, to trwało w silnych bólach. Klaudia niejednokrotnie musiała się zwalniać z pracy, bo już wiedziała, że atak będzie danego dnia i w ten sposób funkcjonowała przez parę lat, więc tutaj jeszcze chodzi o to, że właśnie lekarze nawet operacje, zrobili takie operacje, które pogorszyły sprawę zamiast ją poprawić, więc to też jest bardzo ważne w tym wszystkim, że oni tutaj z mężem, z rodziną robili wszystko, żeby ratować, żeby ją ratować, jej życie, jej zdrowie, a spotykali się z zupełnie przeciwnym efektem. No i to też tutaj chciałam zaznaczyć. Dobrze, słuchajcie dalej. I całą historię przeczytajcie sobie. Ta historia jest dość długa, ale ja ją po prostu, wiecie, tak pochłonęłam. Tak jak mówię, to jest kolejna z tych historii, które mnie nauczyły czegoś o życiu. Przeczytajcie, o co dokładnie chodzi, bo ja nie chcę mówić tego, co zapamiętałam, żeby czasem czegoś nie przekręcić, bo to są sprawy medyczne i każdy przypadek jest inny, dlatego proszę Was, żebyście przeczytali. I jeśli możecie, to dorzućcie się. Ja tutaj mam, ja mam na Facebooku i mam nadzieję, że część osób z Facebooka ogląda moje vlogi, więc być może część naszych znajomych ze szkoły trafi na ten film i też się jakoś zaangażują. No. No chciałabym po prostu, to jest takie jakieś, nie wiem, dla mnie osobiste, chciałabym w jakiś sposób pomóc. Ja wam tylko przeczytam jeden niewielki fragment.
To jest prawda, to jest prawda, to jest właśnie to, nie? Czego my nie zauważamy w ogóle w życiu i żyjemy swoim życiem. I... Nigdy nie chciałam budować swojej tożsamości na chorobie, nie chciałam dać się wpisać w stereotyp osoby ciężko chorej, chociaż nie było to łatwe, bo konsekwencją tego było czasem mierzenie się z okrucieństwem drugiego człowieka, szczególnie ze strony innych kobiet. No właśnie. Byłam za ładna, żeby chorować. I wiecie co, to zdanie, nie? Jakie ono jest prawdziwe, bo ładne osoby nie chorują, nie? One mają fajnie, kolorowo, tak jak ja kiedyś w gimnazjum myślałam. Byłam za ładna, żeby chorować, zbyt zadbana. Słuchajcie, chory człowiek nie może o siebie dbać. On musi, wiecie, w worku chodzić, a już, broń Boże, jak podróżuje, a Klaudia na nieszczęście tej sytuacji tak podróżuje w piękne miejsca. I widzicie, widzicie, to niczego nie zmienia. Ale wracając, byłam za ładna, żeby chorować, zbyt zadbana, zbyt uśmiechnięta, żeby mówić o cierpieniu. Łatwość oceny drugiego człowieka przez pryzmat wyglądu, ubrań, zdjęć. Niektórzy ludzie opanowali do perfekcji, ale nie chciałam zmieniać siebie tylko dlatego, żeby innym zrobić dobrze. Bardzo dobrze, że tak zrobiłaś. Moja postawa, optymizm, uśmiech, motywacja do życia w normalności sprawiły, że wciąż jestem na tym świecie. Patrząc na siebie z boku, czuję ogromną dumę. No i bardzo, bardzo dobrze. Czuj, bo zrobiłaś bardzo dużo w życiu. Czuję ogromną dumę i czasem płyną mi łzy, bo sama nie wiem, skąd biorę tyle siły. No ja myślę, Klaudia, że z tej właśnie wewnętrznego poczucia bycia silną. Ale wiecie, czasami te siły padają, nie? Zresztą Klaudia to też tutaj zaznaczyła w tekście. No, więc mam do Was prośbę, żebyście, jeśli możecie, wsparli zbiórkę. My się nie przyjaźniłyśmy, my się po prostu. O, nie wiem, po prostu ja Klaudię lubiłam, ale. Znaczy, tak na początku patrzyłam na nią jako tą fajniejszą, tak wiecie, tak nie? No, tak troszkę lekceważąco. Później po tej historii, co nam opowiedziała, zaczęłam patrzeć na nią zupełnie inaczej. Ja pamiętam jak dzisiaj, że w pamiętniku zapisałam, że. Ja przeżyłam swoje najpiękniejsze lato życia. No wiecie, 14 lat miałam, nie? No, więc przeżyłam najpiękniejsze lato swojego życia, a w tym czasie ta dziewczyna cierpiała katusze i przeżyła swoje najgorsze lato życia, więc no. Więc no, dlatego mi, kurczę, zależy na tym, nie? Żeby ta zbiórka szła cały czas do przodu. Oczywiście ja... Jak zawsze, ja we wszystkich zbiórkach, które, jak wiecie, promuję, też biorę czynny udział, czyli ten najważniejszy, finansowy, bo wiecie, możemy sobie udostępniać, możemy sobie o tym gadać, ale najważniejsze jest to, żeby, kurczę, jakby każdy, chociaż z tych wszystkich znajomych, jej, moich i tam jeszcze jakich, kurczę, ktoś, każdy po 5 zyla przelał, to jest naprawdę, wiecie, to robi naprawdę górkę. Kto może więcej, no to oczywiście zachęcam do więcej. Do osób, które znają Klaudię, a wy wiecie, co robić. No i pokażmy jej, że nie jest z tym wszystkim sama. W ogóle Klaudia ma wspaniałą rodzinę i wiecie skąd wiem? Ja kiedyś słyszałam jej rozmowę telefoniczną z mamą, Boże, to była tak ciepła, tylko że ja słyszałam jej mamę. Byłam w tym samym miejscu co jej mama i słyszałam, jak ona do niej mówi przez ten telefon. Mi po prostu serce się tak topiło, nie? Także wiem, że ma na pewno wsparcie od rodziców, ma męża, który ją cały czas wspiera i mam nadzieję, że to się wszystko dobrze skończy i Klaudia po prostu będzie już później skupiona na swojej praktyce psychologicznej i na podróżach, które tak bardzo kocha, bo. Słuchajcie, te zdjęcia, które ona wrzuca po tych podróżach, to są po prostu. A, ciarki mnie przechodzą, nie? Dobra, ja już kończę, bo na drugą jestem umówiona. W ogóle rano zupełnie inaczej planowałam spędzić. Miałam tutaj trochę sobie, wiecie, pochillować, ale jak mnie ta informacja do mnie doszła, no to mówię, no trzeba coś z tym zrobić, trzeba coś z tym zrobić, nie? No, także.
Przepraszam za chaos w tym filmie. Trochę mnie momentami emocje poniosły, ale, no ale trudno. Jesteśmy ludźmi, mamy emocje i właśnie te emocje czynią z nas tymi, którzy mają, może mają siłę, żeby działać, żeby coś zrobić, żeby przejąć inicjatywę za coś. Więc ja tutaj wyrażam swoją inicjatywę. Tyle mogę zrobić. Mogę wesprzeć zbiórkę Klaudii, mogę wykorzystać swoje media społecznościowe, takie jakim jest YouTube. Szkoda, że nie mam większej ilości tych obserwujących, bo by to ta informacja do większej ilości trafiła, ale działamy z tym, co mamy. Tego akurat nauczyła mnie Kamila Rowińska, działaj z tym, co masz. I to mi cały czas Asia moja z Niemiec powtarza. Więc tak, działam z tym, co mam, dlatego wykorzystuję tutaj to oto narzędzie. I podsumowując, Klaudia, bardzo ambitna, bardzo fajna dziewczyna, bardzo ciepła, zmaga się z endometriozą i z adenomiozą oraz z szeregiem wielu innych niestety przypadłości związanych z tym wszystkim. Potrzebne jest ile? 60 czy nie? Potrzebne jest 62 tysiące złotych. Jest uzbierane 2420. Operacja jest 19 listopada. Dlatego działamy, działamy. No. I o właśnie tutaj ten licznik się przesuwał, jest 2450. Dlatego lecimy z tym tutaj licznikiem. Trzymajcie się, miejcie fajną sobotę. Ja nie będę tego filmu obrabiać, ja go teraz tak wrzucę po prostu jak jest. I co? Linki pod spodem, no, linki pod spodem i korzystajcie, proszę, korzystajcie z tego linku, klikajcie go, klikajcie. Oczywiście zbiórkę udostępniajcie, gdzie się da. No i co? Trzymajcie się. Pa!